Hej, hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii na moim kanale, jaką jest symulator budowy, bądź też inaczej zwany Construction Simulator 2015. O grze wiemy niewiele, jedynie wiele, że polega ona na budowaniu różnorodnych budowli, czy to domów, mieszkań, czy też na przykład możemy sobie szkołę wybudować. I ogólnie tutaj tak, twórcy gry wprowadzili masę ciężkiego sprzętu, na przykład jeżeli budujemy dom, powiedzmy tak, to musimy wpierw wykopać coś koparką, czyli tak zwane podłoże, później robimy jakąś wylewkę, następnie układamy cegły i tak dalej, i tak dalej. Tak więc każdy etap budowy został w tej grze naprawdę bardzo, bardzo fajnie zaprezentowany, więc myślę, że seria Wam się spodoba i będzie również tak samo serią najbardziej lajkowaną, subskrybowaną i udostępnianą jak symulator parku wodnego. Anyway, żeby zbędnie nie przedłużać, zacznijmy sobie nową grę, wybierzmy sobie nowy profil. Wpiszmy sobie imię, czyli Łukasz. Ok. Nazwa firmy Lukas. But, niech będzie. Dobra, wybierzmy sobie jakiś tu kolorek, niech będzie. No, taki sobie niebieski. Postać gracza. Mamy 6 do wyboru. W sumie ten jest całkiem fajny, taki sympatyczny mi się wydaje, więc tego pana sobie zostawimy. Wchodzimy do naszej gry. Mamy profil stworzony. Rozpoczynamy karierę. No i czekamy, aż gra się nam załaduje. Jakaś mucha mi tutaj lata z Kubana. No i tak ogólnie gra powstała w roku 2014, dokładnie rok temu, mniej więcej gdzieś na przełomie października i listopada. No i tak jak mówiłem, budujemy tutaj właśnie różnorodne budowle, całkiem coś innego na moim kanale, tak? Teraz ktoś powie, ale miał być roller coaster tykon i mieliśmy budować wesołe miasteczko. Spokojnie, moi kanie, roller coaster będzie, tylko że nie od razu, bo pewnie ta seria by się Wam tak strasznie znudziła, że bylibyście się w stanie może nawet i tą serią zeżygać, więc stwierdziłem, że nie, powolutku musimy coś zmienić. Padło właśnie na Construction Simulator. No i jak tą serię skończymy, bądź będziemy też w połowie, to wtedy na pewno wrócimy do roller coastera i będziemy budować wesołe miasteczko. Tak więc wszystko powolutku. Dobra, jesteśmy na stacji kolejowej w miejscowości Wilkowice. O, jesteś Łukasz, tak? Bardzo mi miło, mam na imię Jan, ale możesz mówić mi Janek. No okej, witam Cię Janku. Ja dziękuję oczywiście za odebranie mnie ze stacji. Przed Tobą dużo pracy, ale proponuję zacząć bez pośpiechu. Pokażę Ci najpierw co i jak, a dopiero potem przejdziemy do konkretów. To najszybszy sposób na naukę. Dobra, wszystko jasne. W pierwszej kolejce, w kolejności musimy wsiąść do naszej ciężarówki. No i mamy trasę tutaj po lewej stronie, tak? No dobra. No cóż, wsiadamy. To jest prawdopodobnie ta ciężarówka. Zobaczmy sobie ją z przodu. No i właśnie, twórcy gry tutaj pokusili się o oryginalne licencje na samochody, koparki, bądź też inne maszyny, tak? Tu akurat mamy oryginalnego mana, całkiem fajnie, nawet taki dosyć Wam powiem, jest realistyczny. Dobra, wsiądźmy do tego mana, na literce F wsiadamy, a na F1 mamy pomoc, sprawdźmy pomoc. Na H mamy klakson, ok. Na F się wsiada i wysiada zapewne, na V mamy kamerę, co mamy na backspace'ie? Aha, jakiś restart. No i na Y mamy chyba opuszczenie, no właśnie, mamy opuszczenie tutaj naszej burty, o, tak to się nazywa, to jest burta. Dobra, jesteśmy w kabinie, wsiadamy, jedziemy do naszej bazy. Ogólnie, tak szczerze powiedziawszy, to ten początek nagrywam dla Was chyba już czwarty raz, a to wszystko z tego względu, że za każdym razem po prostu wysypuje mi się action, nie wiem czemu tak się dzieje. Ale po prostu wyskakuje mi jakiś taki śmieszny błąd, engine exe, no i koniec, action się wyłącza, jest pograne i ponagrywane. Mam nadzieję, że teraz już tak nie będzie, że jakoś to sobie tutaj spokojnie nakręcimy, no i będzie to całkiem fajne. Jedziemy do naszej siedziby firmy.
Gdziekolwiek ona jest. Oj, oj, zahamuj, hamuj, 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 Franek. Hamuj, spokojnie, no jedź. Żeż, kurde, byś dwa razy już przejechał. Teraz tu się wjechał, no dobra. Tam coś chyba jechało z góry. On tak na hamca się tutaj wepchniemy. I tu najprawdopodobniej jest nasza baza. Czy też tak, czy też nie. Dokładnie, siedziba firmy to miejsce, w którym zaczyna się wszystkie twoje zlecenia. No to okej, tu musimy sobie ładnie zaparkować na razie póki co. Dobra, zostawmy naszą ciężarówkę, lecimy do majstra. Halo majster. Ale on zapieprza, aż się goni chłopak do roboty. Aż się goni. Oto siedziba naszej firmy, mała, ale przytulna. Na początek wystarczy, niedaleko stoi nasz tabór. Mamy dwie ciężarówki, małą koparkę i przyczepę, którą możemy ją dowieźć na plac budowy. Później ci pokażę, jak to działa. Każdy z tych pojazdów. Ok, nosi, nie mamy emocji, zaczynajmy. Zlecono nam przeprowadzenie systemu doprowadzania wody do cysterny. Potrzebujemy do tego małej koparki. Ta maszyna nie może poruszać się samodzielnie po drogach, więc zabierzmy ją na plac na przyczepie. No ok, wszystko rozumiem, czyli musimy po prostu zabrać koparkę na plac budowy. No to lecimy do naszej koparki. No, tu nawet autko nam się już ładnie ustawiło. Musimy wsiąść do auta. Zmieńmy sobie kamerę. Naciśnij lewy drążek i poruszaj prawym. Nie wiem, co to znaczy, ale chyba chodzi o to, że możemy akurat tak się chyba rozglądać. Dobra, ja sobie wezmę inną kamerę. Podjedźmy sobie, o. Dobra, podłączmy przyczepę. Aha, musimy tu jeszcze schować jakieś podpory, czyli najprawdopodobniej chyba to jest tutaj ten drążek taki, który tutaj widzicie. O Jezus, ile tu jest tych podpowiedzi. Dobra, shift i Q to chyba było. O, drążek się chowa. No i okej, wsiadamy na nasze ciężarówki, jedziemy na co? Na plac budowy. Czy tak, tu musimy skręcić w prawo. No i świetnie, ładnie się nawet całkiem jeździ, tak dosyć sympatycznie wam powiem. Tu mamy ustąp. Stoisz czy co? Czy jedziesz? Stoisz, że to stój. Ja się tu jakoś wyrobię. Okej. Okay. Jesteś na miejscu, zostaw przepy między czterema pomarańczowymi słupkami. No dobra, czyli musimy gdzieś tutaj mniej więcej wjechać między te słupki. Powinno być dobrze. A, w sumie trochę możemy jeszcze podciągnąć. Okej, okay, dobra, mamy, zaparkowaliśmy całkiem elegancko. Lecimy do naszego majstra. Jak dotąd dobrze ci idzie? Oczywiście, czego się spodziewałeś, nie jestem już żółtodziemem. No pewnie, że nie. Teraz powoli rozładowuję właśnie koparkę. Za chwilę wyjaśnię ci, jak należy ją obsługiwać. No dobra, wszystko fajnie. Koparka nasza została rozładowana, więc możemy do niej wejść. To jest jakaś model X512 Advance, cokolwiek to jest za firma. Nie wiem, czy to jest Liberher, czy też nie. Chociaż w sumie nie widać. Dobra, jesteśmy w koparce. Uwaga, teraz przysiądziesz się do małej koparki gąsienicowej. W odróżnieniu od ciężarówki, maszyna ta wymaga kontrolowania dwóch gąsienic, które niezależnie od siebie mogą się poruszać do przodu i do tyłu. Jeśli jedna z nich będzie się poruszała do przodu, a druga do tyłu, maszyna zacznie się obracać. A pijmy się bleka mojito. Dobra. Tu mamy jakiś czerpak, czyli nasze ramienia. Zobaczmy, jak to tu wygląda. Dajmy sobie F1. No i tak, do przodu mamy Q. Aha, patrzcie, dobra, wiem, o co chodzi, tylko jedna gąsienica, tu chodzi druga. Jak damy obydwie, to chodzą tak, a jak dam tak... O, ale fajnie, ty patrzcie, jaki bajer. Faktycznie to działa, koparka się sama się obraca. Ale elegancko, ja cię pieprzę, dobra. Czyli to mamy tutaj obalane. Podjedźmy sobie troszkę do przodu.
I teraz tak. Tam. A. Na tabulatorze mamy chyba zmianę trybu pracy. Dobra. I teraz musimy obadać, jak to wszystko działa. Zobaczmy. Góra, dół na strzałkach, to co to będzie? Aha, tu się nam obraca to ramię. Teraz mamy prawo, lewo, czyli to jest ta łyżka. Aha, dobra. I mamy jeszcze W i S. Czy tu chodzi całe ramię, tu chodzi tylko ta połowa ramienia, a tu chodzi łyżka. Dobra, wydaje się całkiem proste, więc... aha. A na A się obraca. No dobra, wszystko i na D też. Wszystko rozumie. To nic, moi kochani, przystępujemy do kopania, tak? Zobaczmy, jak to działa, czy w ogóle uda nam się tutaj coś ukopać, czy też nie. Ja sobie troszkę wycofię może. O, coś takiego. No to co, ukopmy coś. Cyk. No czemu ty wysiadłeś, stary? Masz kopać dalej. Jedziemy. A widzicie, tam w prawym dolnym rogu mamy, znaczy jest pokazane jak ten. Jest pokazane, jaki jest procent napełnienia naszej łyżki. Jest całkiem fajne to jest. Proszę ukopać. Wow, ale nam tu koparę teraz normalnie wydźwigło nam ją. Dobrze, że ten sprzęt tu jest ubezpieczony, bo jakby nie był, to po prostu nie wiem, co by to było. Dobra, lecimy i w dół. Nie no, powiedzcie sami, jak na pierwszy raz, to całkiem nieźle nam idzie to kopanie, tak? Nie, w sumie to nie chcę kontynuować. Doskonale, szybko się uczyń, przełącz maszyny w tryb jazdy. Aha, i trzeba odjechać. No dobra, to jeszcze raz sobie, już jak już tu jestem, to jeszcze raz tu sobie ukopię sobie, tak? Elegancko. Dobra, wysypmy to. Dobra, maszyna jest prosto. Możemy ją opuścić i co robimy? Ciśniemy do majstra. Halo, majster. Ale ten chłopak tak się rwie do roboty, normalnie on jest taki szybki jak dzik, normalnie biegnie na tym placu budowy. Dobra robota, wszystko jest w porządku, teraz potrzebujemy rur. Jedna paleta powinna wystarczyć. Skąd mam je wziąć? Weź ciężarówkę i jedź do starego ceglarczyka na skraju miasta. To nasz lokalny sprzedawca materiału budowlanego. Zaznaczę ci, że jego skład budowlany jest na mapie. Porozmawiaj z nim i przywieź paletę rur kanalizacyjnych. Nie zapomnij go ode mnie pozdrowić. Dobra, czyli bierzemy auto. O, mamy tu jakieś expo nam wskoczyło. Czy też to jest nasz zarobek? Teraz nie wiem, chyba nasz zarobek. Ale w sumie chyba tego nie potrzebujemy, więc teraz tak. Wejdźmy tutaj. Halo, proszę wejść do autka. Nie wiem, czy tą przyczepę muszę mieć, czy mogę ją po prostu odczepić, tą przyczepę. No dobra, odczepimy ją, po co ona mi w sumie niepotrzebna jest. To tak, musimy opuścić podpory, czyli Shift E. Dobra, podpora jest opuszczona. Odłączamy i jedziemy. Tylko teraz tu się trzeba jakoś tak dobrze wyrobić, tak powiem. O, zbiorniczek już jest nawet. A to jedziemy teraz sobie tutaj po rury kanalizacyjne. Elegancko, kurczę, ładnie to wszystko wygląda.
Powiem wam, że całkiem przyjemnie się w tą grę gra, tak? Jest to naprawdę bardzo fajnie zrobione. A czy na pewno jest ta gra bardzo, bardzo realistyczna, tak? Więc akurat tutaj to na tym etapie nie ma się za bardzo do czego przyczepić, bo po prostu twórcy gry, czy też deweloperzy bardzo tutaj ładnie to odzwierciedlili. Dobra, jesteśmy w sklepie budowlanym na wsi. To okej. Okay. Sobie ładnie zaparkujemy. Jesteś na miejscu, zaparkuj gdzieś ciężarówkę. Aha, musimy gdzieś do kolesia podejść, tylko gdzie ten koleś jest? Ja nie wiem, czy on tu gdzieś jest, czy... Chwila, on chyba tu gdzieś ten koleś był na początku, coś mi się tak wydawało. O, jest koleś, dobra. Czyżby to był stary ceglarczyk? O, taki tak, z tym starym to ja bym nie przesadzał, tak? On taki stary to zaś w sumie nie jest. Co my tu potrzebujemy? Części budowlane, nie, części stalowe, nie, przepraszam. Mamy tak, rury i kable, rury odpływowe, jedna sztuka, kup. Okej, okay, dobra robota, teraz musimy wypożyczyć wózek widłowy, aby załadować poletem. Porozmawiać z pracownikiem, żeby wypożyczyć wózek. Aha, może to jest pracownik, może to nie jest stary ten ceglarczyk, kurczę. Mamy tu sprzęt. Pojazdy, wypożyczenie, wózek widłowy. Czy chcesz wypożyczyć pojazd? Tak. Aha, dobra, jest wózek. Jest też nasza paleta. Ale w sumie, jak już tu jestem, to od razu sobie opuszczę burtę. No kurde, czemu nie opuściłeś mi? O, żeż ty jeleniu, no. Dobra, burta opuszczona, także teraz wsiądźmy sobie do naszego widlaka. Patrzcie, widlak z firmy Stihl. Brum, brum, brum. Ale ma fajny klang, podoba mi się. Ale jest strasznie zwrotny, patrzcie. Okej. Okay. Dobra, jak się tym steruje? Zobaczmy na F1. Na strzałeczkach góra, dół. Aha, prawo, lewo. Okej, okay, dobra. No to podjedźmy sobie tutaj na spokojnie tutaj. Oj. No. Chwila, coś mi nie idzie. Muszę chyba bardziej podjechać jeszcze, czy co? Nie, nie, opuśćmy to na sam dół. O. A tu jakoś się coś blokowało z tego, co wiem. Powinno w sumie się blokować chyba. O. Ładunek przypięty. Okej, okay, dobra. No to jedziemy, wycofujemy. Wow, trochę za szybko chyba pojechałem teraz. No, chyba jest dobrze. Możemy sobie nasz wózek widłowy odstawić. Powiem wam, że całkiem fajnie się tym wózkiem kurde jeździ. On taki, niby taki zwrotny, fajny. Taki sobie widlak, ale całkiem sympatyczny. Dobra, aha, zabierzmy ładunek, popatrz no. Na F. Co ty tu napisałeś mi, że co? Część ładunku nie jest prawidłowo załadowana. No i co to mam przeładować jeszcze raz? Chyba was pogrzmiło normalnie. No dobra, no to jak trzeba, to trzeba, nie? Chwila, żebym dlatego tu nie uszkodził zaraz.
A to może z tej strony sobie załaduję na spokojnie. O. Dobra. No, teraz powinno być elegancko. Dobra, jedziemy do tyłu. Wow, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo zwrotne. I bardzo nawet szybkie. Znaczy takie nawet dosyć szybkie mam przyspieszenie, wam powiem. Dobra, mniejsza, większa. Mamy to tutaj, czy teraz to mogę zabezpieczyć? O, mamy zabezpieczony ładunek. Wsiadamy do naszego samochodu. Musimy zapiąć burtę, znaczy no, musimy zapiąć burtę. Dobra, wszystko w porządku. Możemy powoli wycofywać. No i jedziemy na naszą budowę, tak, z rurami odpływowymi. Prawa wolna, nie bardzo. Lewa wolna, dobra, prawa też. Ej, no kuźwa mi tu wyskoczył skubany, no. Dobra. No to jedziemy na naszą budowę. Zamontować rury odpływowe, tak? Jesteś tutaj, już zaparkuj. Gdzieś przy ciężarówkę. Aha, dobra, to sobie tu gdzieś ładnie zaparkujemy. Tylko teraz ciekawe, czy my to po prostu ten ładunek tutaj jest ten zrzucimy, jak my tutaj nie mamy w ogóle tego widlaka. To mnie tutaj ciekawi. Dobra. Odbezpieczyć proszę ładunek. Nie, nie wsiadaj, odbierz mi ładunek. Dobra. Lecimy do majstra. Halo, majster? Co dalej? Dobra robota, teraz musimy wyładować paletem. Same rury możemy ułożyć ręcznie. No dobra, myślisz, że uniesiemy taką ciężką paletę, moje biedne plecy? Nie martw się, użyjemy koparki. Aha, widzisz ten hak na końcu czerpaka, możemy do niego przebić paletem, wsiąść do koparki, unieść czerpak nad paletą, a następnie weź ją na hak. Śmiało spróbuj. Dobra, no to nic, spróbujemy. Wsiadamy do koparki. Cyk. Aha, w sumie to musimy tam podjechać, tak? Nie tak, tu mamy coś zwalone, czyli tak by musiało być. Dobra. I do przodu. Wow, wow. Dobra, proszę się teraz proszę się obrócić. Wow. Chwila, trochę nie tak to miało być. Rozumiem, dobra. Podjedziemy sobie z tej strony, bo tu będzie nam w sumie chyba łatwiej. Dobra, będzie dobre. No i pięknie, patrzcie, mamy tę naszą paletę przyczepioną. Przełączmy się w tryb jazdy.
Ja chcę do przodu jechać. Aha, muszę do tyłu, dobra, bo jestem po prostu źle obrócony. No okej, okay, dobra. Mniejsza, większa. Dobra, etap mamy zakończony, świetnie, chcę wyjaśnić co dalej. Wow, patrzcie jak mamy tu ładnie rury już położone, znaczy może nie wszystkie, ale tutaj jakiś baniaczek sobie stoi, to są nasze rury, które oczywiście żeśmy przywieźli. Chwila, mogę je odczepić? Mogę, dobra. A niech są odczepione, jak tak, to tak, teraz tu chłopcy sobie przyjdą i sobie rury położą, porozmawiajmy z Hape. Dobrze nam idzie, rury są na miejscu, chłopcy mogą pracować dalej. Odstawię teraz ciężarówkę i koparkę do firmy. Możesz w tym czasie zwrócić skrzynię ładunkową do żwirowni. Okej, okay, dobra. Możesz skorzystać z wywrotki, prawda? Może muszę skorzystać z wywrotki, tak, czeka na ciebie w naszej siedzibie. Jeśli nie chcesz iść do piechoty, możesz podjechać taksówką. Kliknij przycisk z ikoną ciężarówki w lewym górnym rogu. A następnie wybierz pojazd, którego chcesz skorzystać. Aha, rozumiem. Dobra. Czyli tak, klikamy tutaj nasz pojazd. I to była wywrotka ze zdejmowaną skrzynią. Wow, świetnie, super. Bardzo fajnie. Reszta tutaj naszych maszyn już stoi na placu. Znaczy w naszym magazynie, więc jest całkiem, całkiem fajnie. Nie, tak się jedzie zdecydowanie lepiej wam, bo wam powiem naprawdę. Stój, bo jada. Aha, dobra, musimy załadować tutaj tą skrzynię oto. Jep, gra nam sama zaparkowała. No to w sumie fajnie, tak? W sumie fajnie. Co teraz muszę zrobić, bo nie wiem, jak to mam załadować. Aha. No i świetnie. A widzicie. Dobra, jest to trochę do opanowania. No okej, okay, chyba mamy, tak? Więc chyba mamy, możemy w sumie jechać do naszej żwirowni. Czyli wsiadamy i co? Jedziemy, tak? Jedziemy do żwirowni. No to jedźmy, gdziekolwiek to jest ta żwirownia. Nie możesz jechać szybciej, no jaki bezsens, dlaczego? Co, mam jechać 20 na godzinę? O Boże, no dlaczego nie mogę jechać szybciej? Chwila, coś tu jest chyba nie tak. Wow! Ale lipa, teraz tego nie mogę, Dobra, udało mi się to podłączyć, dobra, spoko. Ale co więcej, to nic więcej nie mogę zrobić, mogę tylko to... No C mi w sumie nie działa. No to mam kamerę, to wiem. A tu są podpórki, ale tego też nie potrzebuję. To w sumie nie wiem, dlaczego nie mogę jechać szybciej. Nie czaję tego. A nie teraz mogę, patrzcie, no to jaki bez. Nie wiem, czemu przed tym nie mogłem, kurde, teraz mogę jechać.
Widocznie chyba była źle ta skrzynia zamontowana. O, teraz to rozumiem. Zapieprzamy jak dziki osioł. Chyba trochę daleko jest do tej żwirowni, wam powiem. Ale spoko, mamy trochę czasu jeszcze. Tak więc myślę, że na spokojnie tam sobie zdążymy. O, w sumie odcinek ma już około 30 minut, więc całkiem tak spoko nie jest. Tereny też tutaj są naprawdę całkiem sympatyczne. Nie, naprawdę, gierka jest bardzo fajna i bardzo wciągająca, tak? Więc myślę, że jeśli wam się tylko spodoba, to pociągniemy tą serię. Wow, jak najdłużej tylko się da. Ale tu strasznie się ten, ale strasznie jakoś tak zarzuca mną. Ale spoko. Nie wiem, czy tylko daleko jest, czy nie. Nie, tu jest ta żwirownia, dobra, widzę już. Gdzie tu jest wjazd do tej żwirowni? Chyba tutaj będzie się wjeżdżać. Łaj, przejechałem, nie. Dobra, wjeżdżamy. Idzie teraz. Odkryto lokalizację. Żwirownia tam jest. Operacji. Dobra, ale gdzie tu mam to wyładować? Chwila, co tu piszę? Zabierz ładunek razy jeden, skrzynia ładunkowa ze składu budowlanego i przewieź do miejsca przeznaczenia. No okej, okay, dobra, tylko teraz nie wiem gdzie. Chwila, bo teraz się pogubiłem. Oj. Nie wiem, czy tam czasem nie trzeba pod ten silos, kurde, podjechać, no. Zabierz ładunek razy jeden. No dobra, czyli musimy chyba faktycznie podjechać tam pod tamten silos. I tam się nam coś napełni, tak? Zaraz zobaczymy. Nic nie leci, nie wiem. Może tutaj, w tą stronę? Nie wiem, dobra, za bardzo też nie. Muszę to sprawdzić, jak to się tutaj trzeba napełnić, ale to już, moi kochani, wszystko w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, to oczywiście dajcie łapkę w górę, to motywuje mnie do dalszego nagrywania oraz do jeszcze lepszych filmów. Tak więc, jeżeli będzie 10 łapek w górę, będzie kolejny odcinek właśnie serii symulatora budowy. No i cóż, w sumie to tyle na razie. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć, pa!